No cześć, cześć, dzień dobry. Kto lubi zespół Happy Set i ich piosenki, to niech od razu da kciuka do góry i miejmy to z głowy. Ja też lubię. W moich wcześniejszych nagraniach już znajduje się parę piosenek zespołu Happy Set opracowanych w formie lekcji na ukulele, więc kto nie widział, zapraszam. A dzisiaj będzie piosenka niezapowiedziana. Zaczynamy. Początek tej piosenki jest o tyle łatwy, że opiera się na dwóch najprostszych na świecie chwytach, a w każdym razie najprostszych na ten instrument, ponieważ są to chwyty C-dur. Ja lubię go grać palcem małym, zachęcam do tego samego z powodów, które wyjaśniam w innych nagraniach. Oraz następujący po nim drugi najłatwiejszy chwyt na ukulele, czyli A-moll, grany środkowym palcem w ten sposób. Idzie to tak. Mówią, żeś wredna, niebezpieczna, że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach. I teraz, zanim się zacznie następna linijka, znowu od C, to wchodzi tam na moment chwyt G. Kiedy on tam wchodzi? Żeby było to łatwiej zrozumieć, trzeba by wprowadzić jakiś rytm, jakieś bicie. Albo możemy zrobić tak. Gdyby to liczyć tak do 8, w ten sposób, to C gramy 8 razy. Mówią, żeś wredna, 5, 6, 7, A. Że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach, 7, G. Czyli jeżeli sobie policzymy każdy z tych chwytów na 8 takich szarpnięć, to ten ostatni G-dur wchodzi tylko na ostatnim szarpnięciu. Gdybyśmy to zagrali biciem takim najpowszechniejszym, najpopularniejszym, czyli harcerskim, brzmiałoby to tak. Mówią, żeś wredna, niebezpieczna, że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach. To nie jest najłatwiejsze bicie do takiego rozwiązania tutaj z chwytami, bo ta zmiana chwytu jest nawet nie w środku tego schematu bicia, tylko tak pod koniec. To już trzeba mieć dobrze ułożone w głowie, co kiedy wchodzi. Ja w wykonaniu, które przed nami, zagram to w stylu bardziej regowym, czyli będzie A-moll, G. I to będzie może nawet łatwe, bo wtedy też, jeżeli gramy sobie 2, 3, 4, A-moll, raz, 2, 3, G-dur. Czyli jest 4 razy C tym biciem, 4 razy C, 3 razy A-moll i ostatni A-moll to G-dur, powiedzmy. Mówią, żeś wredna, ty niebezpieczna, że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach, że w twe sidła łatwo wejść jak nożem w masło, z drugiej strony uciec nie ma jak. Będzie brzmiało w wykonaniu, które przed nami. Można to zagrać biciem ogniskowym, czy jakimkolwiek innym, które przyjdzie wam do głowy, a liczy się, taktuje się je tak samo jak te, które pokazałem. Skoro jesteśmy przy tym fragmencie, to zmieniłem trochę ten początek. Jest on trochę inny niż w wersji, którą możecie znać z płyty, bo dodaję tutaj taki ozdobnik. Po pierwsze, nie jest zagrany na C i F, jak jest na płycie, tylko właśnie tak jak początek zwrotki na C i A. W dodatku dodaję tam takie ozdobniki. Pokażę z bliska. Tak naprawdę to są te chwyty, te dźwięki. W połączeniu z takim biciem regowym synkopowanym brzmi to tak. Oczywiście nie jest to ani trochę obowiązkowe, to jest moja własna inwencja, to nawet nie zgadza się z tym, co możecie znać z płyty, to w końcu jest cover, a przy okazji trochę własnej interpretacji. Dobra,
Więc mamy początek zwrotki. Jest on o tyle łatwiutki, że jest na tych dwóch najprostszych chwytach. No i jeszcze tym końcowym G, które w zasadzie w melodii udziału nie bierze, ale nie będzie to brzmiało dobrze bez niego. Więc z drugiej strony uciec nie ma jak. I co dalej? Dwa razy pojawia się taka trójca chwytów. F-dur, a-mol, g-dur. F-dur, a-mol, g-dur. Owijam wokół palca wolny czas. F, drugi raz. La, 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 a-mol. La, la, g-dur, do. Jeszcze raz. F, znowu F, teraz a-mol i g-dur. Dalszy fragment piosenki to chwyty. F, e-mol, c. Miejsce dla ciebie mam. Powtórzę. F-dur i e-mol, c. Później trzy chwyty molowe. A, d, e. A-mol, d-mol, e-mol. Czyli przyjedź, obudź nas. Całość. I miejsce dla ciebie mam. Przyjedź, obudź nas. Chwytami. F-dur i e-mol, c. A-mol, d-mol, e. I wraca motyw główny. Od c. Na wieczność. I tu już będzie druga zwrotka, czyli wszystko się dzieje od początku. I to już jest piosenka niezapowiedziana, prawie cała. Jest tam jeszcze jeden motyw, w którym pojawia się to tytułowe słowo, przecież. Ten motyw jest chyba najprostszy ze wszystkich, bo jest grany tylko na dwóch chwytach. I są to G-dur i a-mol. Chodź, 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 niby nie chciana. Jak wiecie, wchodzi znowu F, a-mol, G. Owijam wokół palcach wolny czas. Ale to znaczy, że tu już się nic nowego nie pojawia. Czyli są tutaj zasadniczo, podsumujmy, trzy fragmenty. Pierwszy to jest zwrotka, czyli chwyty C, C, a-mol. I na samym koniec G. Na tym idzie zwrotka zasadnicza. Później motyw owijam wokół palca wolny czas. To są F, a-mol, G. F-dur, F-dur, a-mol, a-mol, G. I wykończenie tego. Ciekawe, najkrótszy kawałek w piosence, a chwytów i ogólnie zamieszania wokół nich najwięcej. No ale cóż. F-dur i e-mol, c. A-mol, d-mol, e. I tu już wchodzi C-dur, ten od motywu podstawowego. Kulminacja tej piosenki, czyli chwyty G-dur, a-mol. Chodź, 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 a-mol. La, 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 la. La. G-dur. To był ostatni motyw, ostatni schemat, jaki pojawia się w tej piosence. Nie pozostaje nam już nic innego, jak wspólnie tą piosenkę zagrać, zaśpiewać, ogólnie cieszyć się nią i tak dalej. Jeżeli ktoś na początku jeszcze do tej pory nie dał mi kciuka do góry
to proszę, żeby był uprzejmy zrobić to teraz. Jeżeli macie kogoś, kto bardzo lubi happy set i lubi ukulele i może mu się to nagranie przydać, jak macie komuś komu to udostępnić, to bardzo proszę i z góry dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach, że w twoje sidła łatwo wejść jak nożem w masło, z drugiej strony uciec nie ma jak. A ja wbijam wokół palca wolny czas. Nas na wieczność. Mówią, że pod twym dotykiem serca jak herbatniki pękają wraz. Otaczasz się armią kotów czarnych, idziesz jak burza, siejesz wokół strach. A ja wbijam wokół palca chłodny wiatr. Wbijam wokół palca wolny czas. I miejsce dla ciebie mam. Przyjedź, obudź nas na wieczność. На вечность.